Witam moich wszystkich znajomych, a jest ich niemało, bo ponad 700. Witam znajomych tych starszych oraz tych młodszych. Tak, zacząłem moje wspomnienie tego roku będąc w maseczce, bowiem ta maseczka jest takim symbolem tego roku, który zapamiętamy. Natomiast składając życzenia, chciałbym poruszyć takie trzy składowe, które uważam, że są ważne dla każdego z nas z osobna. Mianowicie, po pierwsze, miniony rok przyniósł nam pewne refleksje. Tak jest każdego właściwie roku. I 31 grudnia, kiedy zasiadam i mam chwilę czasu, zastanawiam się, co mi się udało, co nie poszło jak tak, jak trzeba, jakie miałem relacje ze znajomymi. Te wszystkie informacje są ważne, aby w przyszłym roku wykluczyć nasze pewne zachowania, postępowania, a inne po prostu wzmocnić. Dlatego życzę, aby w tym dzisiejszym hałaśliwym dniu znaleźć można było taki moment na tego typu refleksje. Po drugie, zastanawiamy się, jak to jest z naszymi postanowieniami noworocznymi. Generalnie słyszę taką opinię, że to nie ma sensu. Ja jestem innego zdania. Uważam, że postanowienia są potrzebne, gdyż postanawiając coś, mamy już nadzieję jakiejś zmiany. I to już jest dobry pierwszy krok. Oczywiście nasze postanowienia jeszcze są takie bardzo mocne, które mają radykalnie zmienić nasze życie, z reguły się nie udają. Więc może warto jednak zrobić postanowienia mniejszej rangi, aby być zadowolonym, że coś się w swoim życiu na dobre zmieniło. Podam na moim przykładzie. Gdybym dzisiaj powiedział, że w przyszłym 2021 roku będę codziennie biegał, no to jestem przekonany, że to postanowienie by się nie wypełniło i nastąpiłaby frustracja. Natomiast kiedy powiem, że będę biegał przynajmniej raz w tygodniu, to jestem przekonany, że to postanowienie po prostu wypełnię. Trzecia kwestia. Każdy z nas ma jakieś swoje pasje, hobby. Bardzo często to widzę tutaj w postach na Facebooku i to bardzo ciekawie się ogląda i życzę każdemu, żeby te pasje poszerzał, a nowe odkrywał. Moją pasją, którą odkryłem na dniach, to jest winyl. Pokazuję tutaj płytę winylową, która moim zdaniem ma ciekawą okładkę. Otóż widzimy buty, tak zwane glany, muzyka lat 80. Tą płytę chcę wykorzystywać w przyszłości w edukacji, aby pokazywać czasy w PRL-u też od strony muzycznej. Dlatego myślę, że warto szukać swoich inspiracji, a w tym przypadku dla mnie inspiracją jest muzyka i płyta gramofonowa. Przy tej pięknej pogodzie 31 grudnia pozdrawiam wszystkich, no i do siego roku.